I witam wszystkich ponownie tutaj, Atlegat, i kontynuujemy grę Tomb Raider. Dzisiaj postaramy się strzały z napalmem. Strzały zapalające służą. Okej, zbieram 350, przykro mi. Chcę mieć strzały z napalmem, bo który duży chłopiec ich nie chce? Każdy chce strzały z napalmem. Przynajmniej ja. To na pewno była część ośrodka badawczego. Tak, Czy zostali tu sądzisz? przysłani, żeby zbadać burzę? Tu mogę coś zepsuć, prawda? Zasilanie jest nadal włączone. Jak to możliwe? I tu też mogę coś zepsuć. No, myślałem. Wow, ale mi to na łeb spadło. Musi być jakaś droga przez wodę. I tu jest. Nie mylisz się. Aha, to jest takie króciutkie. Dobra. Już widzę, że mamy przerąbane, jak wpadniemy w tą wodę. Jednak to zadanie mi przypomina zadanie z Batmana. Nie wiem czemu. Nawet nie wiem o jakim. No kurde, podpal to. Dobra. Dobra, więc teraz tak, płyniemy tam. Ale ja bym chciał tam popłynąć. Tam są schody. Wątpię, żebym był szybszy niż to coś. Ale jest jedno wyjście. Zrobimy to na spryt, którego nie mam. Tutaj nie ma tego. Jak to zrobić? Odpowiedź brzmi: czy dam radę dobiec tam? Zobaczmy, ile to trwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 sekund. Nope. Ta łódka jest odpowiedzią na. Już wiem chyba, co trzeba zrobić. Chodź tu, łódko. Ale nie bądź taka. Chodź tutaj. Aha. Dobra. Zrób to. I skacz. Dobra. Okej, jeszcze raz. Nie! Nie! Dobra, było blisko. Okej. Coś jest? Nic tu nie ma. Czyżbym to zrobił bez sensu, że co? Po co ja tu przyszedłem? Po nic, na jasnej cholery, po nic, odpowiedz mi. Chodź tu. I ty stąd idź. Skacz! Nie! Ona nie umie na to skoczyć! Jak to nie umiesz? Laro, użyj swoich bicepsów. Hej, gdzie jesteśmy? Tutaj. Ale tu gra nam nie każe iść. Wręcz przeciwnie. Chyba, że ja coś ominąłem. No tędy się nie da przejść ewidentnie. Tędy też nie. Ten panel nic, to nic. Tu nic, tu nic. Instynkt przetrwania nic, więc nara. Trzeba zrobić, trzeba wrócić. Dobra, wracamy się szybciutko. Okej. Czyli do schodów chciałbyś iść, tak? Wracaj tutaj, łódeczko.
I jeszcze. Jeszcze. Na tym się nie podniosę. No i to jest właśnie ciężki orzech do zgryzienia, bo ja, o Jezu, nie wiem, jak tam popłynąć. Dobra, spróbujmy to najpierw tutaj przyprowadzić. O, patrzcie, odpływa sobie. Szlak, nie mam pojęcia, co ja mam tutaj zrobić. Dobra, no nic, spróbujemy. Spróbujmy teraz zrobić to i pobiegniemy tam po prostu, tak? Czy to się nam uda? Nie, ona jest zbyt wolna. Okej, gra nas znowu tutaj wywaliła, więc coś tutaj jednak trzeba zrobić. Tylko co? Wiem, że mam iść po schodach, ale ja tu nic nie zrobię. To jest jaj. No, naciskam Q. Musi być jakiś sposób, żeby bezpiecznie przejść przez wodę. No to też wiem. Ale jak znajdziesz ten sposób, byłbym wdzięczny, jakbyś mi go zdradziła. Shit. Tu są jakieś zakrętła, pokrętła. Nic z tym się nie da zrobić. Po prostu, no, kicha. Normalnie kicha. Nie mam pojęcia, co z tym trzeba zrobić. No, traf za tamten bok. Przydałoby się, żebyś w tamtą stronę jakoś... O Jezu, nie podpalaj się. Żebyś w tamtą stronę dała radę jakoś... Może jeszcze tutaj. Bo tam niewiele nam brakuje, żebyśmy dali radę przejść. Jak gdybyśmy przedłużyli ten pomoc w ten sposób... O Jezu! Laro! Tam się niczego nie jestem w stanie chycić. Trzeba było spróbować. Dobra, spróbujmy. Najwyżej zginiemy marnie. Wow, wow. Dobra, idź. W sumie niewiele nam brakuje, jak to zrobimy. I znowu w tym miejscu. Jakby tutaj gra nam kazała coś zrobić z tym. Skoro tutaj do cholery nie ma nic. Dobra, ludziska, ja chyba was opuszczę tutaj. I jeżeli nie znajdę odpowiedzi, to zakończę odcinek. A jeżeli znajdę, no to będziemy kontynuować, więc zaraz do was wracam, jak tylko to rozwikłam. Czyli praktycznie nigdy. Okej, ludziska, wiem co zrobić. Wystarczy, żeby to światło wpadło tutaj. Przyznaję się, że jestem głupi, bo mogłem, bo trochę mi zajęło domyślenie się, o co w tym tak naprawdę chodzi, ale jestem dumny z jednego, że zrobiłem to bez żadnych pomocy. W sensie nie chciałem sobie spoilerować i próbowałem wszystkiego i
Wymyśliłem, że to powinno zatrzymać się na tym. I teraz, jak widzicie, możemy chodzić po wodzie. I właśnie... Jezu, włącz ten stoper. Dobra. I właśnie teraz możemy chodzić po wodzie. To nie była zbyt trudna zagadka, jednakże trzeba było poszerzyć horyzonty myślenia, czego nie zrobiłem na samym początku. Nawet nie mam pojęcia, w jaki sposób ja wpadłem na ten pomysł. Jakiś szósty zmysł mu to powiedział, podpowiedział. Artefakty ze starożytnego grobowca. Czego oni szukali? Okej, jak zwykle mnóstwo złota, ale Lara weźmie tylko... coś, czego nam nawet nie pokazała. Surowce, ale ja chcę tą monetę. Nie? No dobra. Hop. I ta finezyjna muzyka. Lepszej broni, umiejętności woboza. Ojej! Mam 500 punktów. Mogę sobie zrobić strzały te, które chcę. Chciałem sobie zrobić, czyli te. Które to były? Te. Chcę to zrobić. Strzały z napalmem i coś jeszcze? Nie no, za 230 nic nie ma. Tu już są drogie sklepy. Mam te strzały z napalmem. Ja kupiłem te strzały z napalmem? Serio? Czy... okej, mam je. Dobra, i wracamy z powrotem. Trochę zajęło mi szukanie sposobu w grobowcu, jak go zbadać, ale myślę, że nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Okej, rzuć tą pochodnię. I możemy wyjść z bunkra. Ciekawe, kiedy w tej grze się ściemni, bo dawno nie chodziliśmy w pociemku. Ujej, już myślałem, że spadniemy gdzieś daleko w głąb. Jej, dobra. I to wychodzimy z bunkra. Przeznaczenia. Nie chcę tego. Hop, aha. Dobra. Mewa. Tym razem nie będę jej nazywał, bo znowu się na mnie obrazi i odleci. Okej, okay, już się nie odchodziło. Do czego ty chcesz to użyć? Do tego na przykład? Przecież możesz się przebijać przez wszystko, tak podobno słyszałem, ale tak naprawdę to... już myślałem, że tam mewa siedzi. Mam paranoję na temat mew. Czyli muszę tam gdzieś coś zrobić, tak? Nie? Naprawdę nie? Mku? I oczywiście, tu jest... skała. Dobra. Teraz możesz to zrobić? Nie. Muszę znaleźć coś mocniejszego. Co to jest? Dziennik. Słoneczna królowa. Dobra, posłuchajmy. Wkrótce wybierze swoją następczynię. Obawiam się, że będę nią ja. Jestem teraz jej ulubienicą. Rozpieszcza mnie, nazywa swoją najdroższą pierwszą córką. Trzyma mnie zawsze przy sobie, jak lalkę. Czesze mi włosy, ubiera w swoje ulubione stroje. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo mnie to niepokoi. Jeszcze bardziej jednak martwi mnie to, że ciągle spogląda na moją twarz, jakby... jakby patrzyła na własne odbicie w lustrze. Okej. Okay. Głos podobny do Sam albo Lary, albo taki miks Sam Lary. Sam Lary. Wejdźmy tutaj. Bunkier na ścianie klifu. Ciekawe, co tutaj znajdziemy. Nic nie mogę, żadnej broni wyciągnąć, nawet pistoletu.
A, to nogi, Larry. Ja myślałem, że ktoś grób kopie. Akurat dla nas. Okej, nie będę wchodził do tego ekipunku, bo jeszcze nic nie mam. Za 250 surowców nic sobie nie zrobię. Chciałbym, żebyśmy jak najwyżej to dali, aby nie było konieczności jakiegoś zbyt długiego wspinania. Tak, jestem zbyt leniwy nawet, żeby to zrobić. I tak musimy iść na bok, czyli mogłem trochę bliżej to strzelić. Tylko po co oni rozbierają okręt na kawałki? A, już wiemy skąd mają działa. Ponieważ wzięli sobie z okrętów, prawda? Czy nieprawda? Aha, widzę, że ktoś włożył granat do tego działa. Pewnie jakiś Amerykanin. Zdobywając bunkier Japończyków, wsadził granat do działa i cóż, mamy efekt. Takie kwiatuszka. Dobra, mogę to coś z tym zrobić? Na pewno nie, jeszcze raz, nie? Podpal? Serio? Tak, wiem pewnie, że tak nie uda mi się tego wszystkiego wypalić. A gdybym strzelił w to? Akurat jeszcze z napalmem. Wybuchnie? Okej, nie róbcie tego w domu, ludziska, bo w prawdziwym życiu już by was nie było. I tego bunkra też. I tej wyspy też. Wow, shit. Nie. Czego oni ich używają? Nieistotne. Oni wydają rozkazy, my je wykonujemy. I żadnych pytań. Okej, najpierw może sprawdźmy otoczenie. W tym tygodniu załadowaliśmy całą masę przenośni. Oni są oświetleni. Stadion, czy kurwa co? Bracie, nie unoś się i nie mów w ten sposób. Spokojnie, podnosimy. Jak myślisz, co się dzieje w Polsce? Na górze ciągle się dymi. Gdyby był jakiś problem, to by nas wezwali. Ale radio... Noc tylko szum. Uszy. Bracie, mówiłem, że w porządku. Skończ z tymi domysłami. Wsparcia! Nie! Fuck. Jak można mieć takiego cela? Uszy. Nara. Mogliśmy to zrobić po cichu, ale on musiał przeżyć. Oh shit! Oh shit! Go, 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 away! Dobra. Mogłem to rozwalić, żeby na nich wpadło. Ktoś do mnie strzela? Nara! Dobra. Shit, to nie jest najlepszy moment, żeby zbierać zwłoki, ale chciałbym zebrać to jeszcze. O, szlak. O, Jezus Maria. Jeszcze ktoś chce dostać, bo mam akurat... Trzeba było ze mną nie zadzierać. O Jezus Maria! Co to on taki Rambos? Uniki robił. Wow, to było niezłe. Tak samo jak słowo Rambos. Ktoś tam nieźle wali. Kurde. Shit. Myślisz, że to mnie wykurzy? Gdzie on jest? Okej, czas przestać się z nimi pieprzyć. To jest strzelba jest. O kurde, idzie monstrum. Proszę.
Dobra. Nie trzeba było się z nim tak pieprzyć. Czy ja dobrze widzę? Tam jesteś? Okej, już zrobiliśmy im tutaj nieźle. Wszyscy wybici! I surowce moje, moje. Myślałeś, że o tobie zapomniałem, bracie? Aha, mogłem też w to strzelić, prawda? Nie. O, tu jest beczka. Oj, czyżbym opinął ciało? O, już mamy prawie 500 surowców. Książka. Szczerze powiedziawszy, nie chcę mi się czytać tego, ale... I tak wolałbym przeczytać, niż żeby ktoś mi czytał, bo ja szybciej czytam i... Cóż, dobra. Nasza baza na wybrzeżu została zaatakowana przez nieznanych napastników. Podejrzewamy, że to Amerykanie, którzy próbują sabotować naszą operację. Na całej wyspie doszło do zakłóceń łączności i ponieśliśmy ciężkie straty. Wielu naszych żołnierzy po prostu zniknęło. Cały pozostały personel udaje się do klasztoru, aby przejąć kontrolę nad zjawiskiem pogodowym. Spodziewamy się po drodze silnego oporu. Prosimy o jak najszybsze przysłanie posiłków. Okej, bliska, więc myślę, że to będzie odpowiedni moment do zakończenia odcinka. Już i tak jest czas na to. 20 minut, jeden za nami. Więc myślę, że rzeczywiście ten telewizor widziałem ostatnio. Tam w tym pomieszczeniu, gdzie ta elektryczność była i ta rzeka. Boże, jeziorko takie. To w tym pustym pomieszczeniu, gdzie nic nie było, był ten telewizor. Zniknął. Fuck logic! Dobra. Więc dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku z tej serii. Na razie.